Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj książkowy alfabet, czyli coś, co pojawiło się po raz pierwszy na kanale Gabrysi, a właściwie na kanale Winidia, w filmiku Gabrysi. A następnie poszło to już jak lawina. Nagrywała to Karolina, nagrywała to Madzia Getbook, nagrywały to dziewczyny zakrzyżowane. Więc pomyślałam, że ja też to nagram, w szczególności, że wydaje mi się, że podobają Wam się te filmy, ale powiem Wam szczerze, spróbujcie sobie kiedyś to zebrać. Ja zbierałam te książki prawie 20 minut, bo nie byłam w stanie, wiecie, jak na wyrywki wiadomo, na jaką literkę zaczyna się jaka książka, ale żeby znaleźć i stworzyć, wiecie, cały alfabet, to już trochę wymaga spokoju i cierpliwości. Do każdej litery dobrałam sobie dwie książki, w większości są to dwie, czasami zdarza się, że jest jedna. Tak naprawdę mogłabym pokazać bardzo, bardzo dużo, ale starałam się wybrać, wiecie, takie najfajniejsze, które może nie będą od razu takim oczywistym wyborem. Jak to na mnie przystało, zacznę od bardzo oczywistego wyboru, czyli na literę A mam Anię Zielonego Wzgórza. Tutaj mogłaby być też Anna Karenina albo Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, ale wybrałam Anię, bo to taka pierwsza książka, która mi w ogóle przyszła na myśl. Jest to historia młodej, rudej dziewczyny, która jest bardzo pyskata, ma bardzo bujną wyobraźnię i trafia do domu rodzeństwa, w którym oczekiwany był chłopiec. No jak się domyślacie, Ania chłopcem nie jest i tam przeżywa ona swoje cudowne przygody. Na literę B wybrałam Baśnie, bo czyli historię rodzeństwa Seta i Kendry, którzy na wakacjach u dziadków dowiadują się o magicznej krainie, jaką jest Baśniobór i tam przeżywają swoje dalsze przygody. Książka typowo dla młodzieży, ale niezwykle przyjemna i na pewno spodoba się też starszym czytelnikom, bo to, ile tutaj się dzieje, ile tutaj jest akcji, to naprawdę czasami brakuje tego w niejednej książce fantastycznej dla dorosłych. I kolejna książka na literę B to Bridget Jones, Szalejąc za facetem, czyli trzecia część, można powiedzieć, dziennika Bridget Jones, książki, którą ja bardzo dobrze wspominam. Jest to jedna z moich takich ukochanych książek, takich comfort reads, jak to się mówi po angielsku. Czasami brakuje mi tego, że po polsku nie mamy niektórych odpowiedników dokładnych określeń książkowych. Całe moje życie Bridget Jones przewijała się na ekranie, bo moja mama bardzo dużo oglądała, mama też czytała i pewnego razu ja stwierdziłam, dobra, przeczytam. I od tamtego czasu naprawdę świetnie wspominam. Szalejąc za facetem jest moim ulubionym tomem. Nie będę mówiła, co tutaj się dzieje, bo mimo że to nie jest spoiler, to może być spoilerem dla niektórych. Na literę C wybrałam Czas żniw, czyli wielką serię napisaną przez Samantę Shannon, właściwie pisaną, bo mamy póki co dopiero 3 tomy, plus 2 nowelki i w przyszłym roku wychodzi 4 tom. Ja Czas żniw czytałam na początku kanału, bardzo dobrze wspominam. Jest to historia, która trochę zahacza o fantastykę, trochę o taką momentami dystopię. I powiem Wam szczerze, że ja niesamowicie dobrze to wspominam, przede wszystkim dlatego, że świat jest zbudowany od podstaw. Jest bardzo, jak to się mówi, wysoki próg wejścia w tę książkę, bo bardzo wiele informacji dostajemy już na samym początku, ale da się to przejść i później już jest naprawdę świetnie. Zresztą tutaj jest bardzo dużo mapek, które tłumaczą nam jakby jak działa tamten świat, tamten ustrój. Coś naprawdę pięknego, świetnie stworzonego. I kolejna książka na literę C, no to Człowiek o 24 twarzach. Wybrałam sobie 2 razy 3. Jest to historia Billy'ego Milligana, który jako pierwsza osoba w historii został uniewinniony za gwałt. I wynika to z tego, że w ciele Billy'ego istniało aż 24 osobowości, 10 takich podstawowych, ale po głębszych badaniach okazało się, że jest ich tam jeszcze więcej. Bardzo ciężki przypadek w medycynie. Niezwykle ciekawy. Książka zresztą bardzo dobrze napisana, to jest reportaż fabularyzowany i to jest jedna z moich takich książek, do których bardzo często wracam myślami. To też jest taka książka, którą gdy ktoś mnie pyta, jaką książkę kupić chłopakowi albo koledze na święta, na urodziny, to zawsze strzelam w tę, bo jest duże prawdopodobieństwo po prostu, że się spodoba, bo temat jest po prostu bardzo, bardzo ciekawy. Na literę B znowu wybrałam 2 oczywistości. Pierwsza z nich to Duma i uprzedzenie, Jane Austen, historia, którą większość tutaj osób zna. Jest to historia napisana chyba w 1813 roku, więc dosyć stara, chyba najstarsza ze wszystkich, jakie tutaj Wam pokazuję. Opowiada o życiu rodziny Bennet, którzy jako rodzina składająca się praktycznie z samych kobiet mają problem trochę z majątkiem i rodzina próbuje córki jak najszybciej wydać za mąż. Ale to oczywiście nie jest głównym tematem tej historii. Bardzo dużo takich relacji siostrzanych. Bardzo dobra literatura klasyczna,
pewnością przyjemna na początek. No i kolejna książka to Dziwne losy Jane Eyre, czy też Jane Eyre, jak to jest bardzo często mówione, bo w oryginale oczywiście jest po prostu Jane Eyre. Historia początkowo młodej dziewczyny, którą później poznajemy, gdy ona już dorasta i musi wstąpić w życie jako dziewczyna bardzo często pomijana, tak trochę niezbyt dobrze traktowana, która ma bardzo dużo przemyśleń wewnętrznych i na tym kanale tak dużo mówię o tych książkach, że chyba większość z Was wie. Na literę E znowu Jane Austen. Mam tutaj MME, bo nie potrafiłam w sumie znaleźć jeszcze jakiejś książki na literę E, znaczy mam jeszcze jedną, ale nie potrafiłam znaleźć jeszcze jakiejś takiej, wiecie, o której bardzo dużo bym mówiła na kanale, więc wybrałam MME, o której wcale tak dużo na kanale nie mówię, ale również mi się podobała. Polecam Wam bardzo audiobooka, który jest dostępny na Empik Go, jest świetnie nagrany. Podobnie jak w przypadku Dumy i Uprzedzenia, historia typowo opisująca obyczaje. W tym przypadku główną bohaterką jest Emma, która jest bardzo taka rozpieszczona, ale z drugiej strony jest niezwykle przywiązana do swojego ojca i z tego względu postanawia zostać swatką, bo sama nie planuje wychodzić za mąż i szuka, i bawi się po prostu w osobę swatającą znajomych. Też bardzo przyjemna, ale moim zdaniem trochę bardziej wymagająca od Dumy. I na literkę E również Emilka. Tutaj akurat mam Emily Climbs, czyli drugi tom. Po polsku jest Emilka dojrzewa, czy też dorasta. Historia dziewczyny, która tak jak Ania została osierocona i trafia pod opiekę swojej dalszej takiej rodziny, z którą ona zasadniczo nigdy kontaktu nie miała. I tam przeżywa przygody jako normalna nastolatka, dojrzewa, dorasta. Bardzo dobra trylogia, całkiem inna niż Ania, trochę bardziej dojrzalsza, ale warto jest ją poznać. Na literę F mam tylko jedną książkę, czyli Frankensteina, historię Wiktora Frankensteina, który jako bardzo zafascynowany medycyną naukowiec postanawia stworzyć potwora, który często jest nazywany sam Frankensteinem, ale on zasadniczo jest po prostu potworem, takim monstrum. Jest to historia o odrzuceniu, o potrzebie bliskości, miłości. Przepiękne, coś po prostu taki popis smutku i takiego niepokoju i czegoś, co można odbić na, co może się kojarzyć z naszymi przeżyciami. I jak zwykle bardzo ciężko jest mi mówić o tej książce. Przeczytajcie, zrozumiecie. Wybitna literatura, coś, co trzeba znać i warto o tym po prostu rozmawiać. Na literkę G pierwsza książka to Gra o Tron autorstwa George'a R.R. Martina, czyli pierwszy tom Pieśni Lodu i Ognia, sagi, która jeszcze nie została dokończona. Jest to naprawdę fantastyka pisana dużą literą. Myślę, że większość z Was zna, kojarzy. Ja bardzo polecam. Naprawdę chciałabym do niej wrócić jeszcze raz, ale może bliżej premiery kolejnego tomu. I druga książka na literę G to Gra Anioła, czyli drugi tom, wydany drugi tom Cmentarza Zapomnianych Książek. Chronologicznie jest to pierwszy tom, mój ulubiony, chociaż powiem Wam, że trochę się z nim męczyłam. Jest to książka, która z pewnością jest o wiele bardziej skomplikowana niż Cień Wiatru. Tam się na poziomie takim mentalnym bardzo dużo dzieje i czasami nie do końca jesteśmy pewni, czy to, co o czym czytamy, to jest sen, czy też nie, ale zachwyciła mnie ona niesamowicie. Tak jak mówię, najlepiej ją wspominam z całej serii, chociaż jeszcze nie czytałam czwartego tomu, więc czwarty tom przede mną, ale Cmentarz Zapomnianych Książek to odkrycie, które poznałam dzięki Wam i za co bardzo dziękuję. Na literę H mam Historię Pszczół, czyli coś, co czekało na swoją kolej rok. Na półce leżało rok, ale gdy już ją przeczytałam, no to byłam pod wielkim wrażeniem. Książka, która jest napisana z trzech perspektyw, z perspektywy dwóch mężczyzn, jednego w roku 1852, drugiego mężczyzny z roku 2007 i kobiety z roku 2098, gdy już pszczół na świecie nie było, nie zostały wytępione. Także jak się domyślacie, jest to historia, która mówi nam o tym, jak wielki wpływ ma na nasze życie, mają na nasze życie pszczoły. Bardzo dobra książka. Świetnie ją wspominam i warto jest ją znać, ale jest to historia dla starszych, bo to taka literatura piękna, typowa literatura piękna. Na literę I mam Intensywność, nie mogłam znaleźć żadnej innej książki, ale na pewno jeszcze jest coś, co ma Instytut Stephena Kinga, też to pasuje. Ale Intensywność wybrałam, bo rzadko kiedy o niej mówię, jest to taki trochę
thriller psychologiczny, można powiedzieć, napisany przez Dina Kunca, czyli autora, który często jest porównywany do Stephena Kinga. Był okres w moim życiu, kiedy czytałam bardzo dużo jego książek i intensywność z pewnością zaraz obok Nieznajomych pamiętam najlepiej. I jeżeli chodzi o to, o czym ona jest, to nie jestem pewna, co by było spoilerem, a co nie, bo nie pamiętam, wiecie, jak w książce to się rozkładało, więc powiem wam tylko tyle, że jest to historia, która mówi o morderstwie, o świadku, który je widzi, i tyle. Na literę J mam Joyland Stephena Kinga, książkę, którą dobrze wspominam, bo jest krótka i jest bardzo treściwa, nie jest w żaden sposób rozwleczona na prawo czy na lewo. Taka, no, spoko popis Stephena Kinga. Myślę, że jeżeli ktoś z was jeszcze nie czytał nic jego autorstwa i chciałby przeczytać, jest to historia pewnego studenta, który ma trochę takie, wiecie, problemy w życiu, nie do końca wie, w którą stronę chce iść. Natomiast otoczką historii jest park rozrywki. Spoko, fajne, przyjemne. Nie, człowiek się nie boi, bardziej to jest taka książka, która mówi trochę o miłości, o takim przywiązaniu. Bardziej idziemy w taką sferę umysłową. Umysłową to było złe słowo. Na literę K mam Księgę cmentarną Neila Gaimana, czyli książkę, która też bardzo długo czekała na swoją kolej, ale gdy już ją przeczytałam, to naprawdę byłam pod bardzo dużym wrażeniem, bo nie spodziewałam się, że Neil Gaiman wymyślił coś tak bardzo przyjemnego. Natomiast no, z Neilem Gaimanem, jak możecie zauważyć, było tak, że przeczytałam 3 książki, bardzo mi się podobały, przeczytałam 4. książkę, już żadnej później nie przeczytałam, bo bardzo mnie zdenerwowało to, że tam w Rzeczach Ulotnych jest spoiler do Opowieści z Narni. I dalej ta moja złość mi nie przeszła, natomiast Księga cmentarna jest bardzo dobra. Historia pewnego chłopca, który jako dziecko ucieka przed mordercą, przed, można powiedzieć, trochę z śmiercią i trafia na cmentarz i tam na tym cmentarzu duchy się nim opiekują. Tak jak słyszycie, książka z takimi elementami fantastycznymi, ale bardzo, bardzo ciekawa, taka mroczna, idealna na wieczór. Na literę L mam książkę Anny Bronte, czyli Lokatorka Whitehall Hall. Zostały wydane 2 jej książki. Ja Lokatorkę wspominam trochę lepiej, mimo że to jest, mogę powiedzieć, że taka książka trochę typowo romantyczna, jednak to jest najważniejszą częścią tej książki. Mówi też o odtrąceniu, o tym, o obyczajach, jak większość książek pisanych w tamtych czasach. One zwracają niezwykle uwagę na to, jak człowiek jest postrzegany w społeczeństwie. I tak naprawdę tyle. Nic więcej wam na jej temat mówić nie będę. Na literę M mogłabym znaleźć naprawdę dużo książek, bo mogłoby tutaj na pewno być też Miedziaki. I teraz dotarło do mnie, że mam złą książkę przy W. Ale wybrałam coś trochę mniej oczywistego, czyli Mechanicznego Anioła, generalnie całą trylogię Diabelskich Maszyn. Historia Tessy, która jedzie szukać swojego brata, który zaginął. Jest to historia, której akcja dzieje się w wiktoriańskiej Anglii, więc tym bardziej jest coś na wielki, ogromny plus dla mnie. Bardzo przyjemna, najlepsza książka, najlepsza w ogóle trylogia napisana przez Cassandra Clare. Najlepiej ją wspominam i jeżeli ktoś z was jeszcze nie czytał, a lubi Cassandra Clare, to ja polecam. I na literę M mam również inną książkę fantastyczną, czyli Mroczniejszy odcień magii, książkę, jedną z moich ulubionych życiowych. Historia fantastyczna, która nie dość, że jest przepiękna, bo jest pięknie napisana, to jeszcze mówi też o ważnych rzeczach. Może nie jest oczywistym wyborem tutaj akurat ten pierwszy tom, który moim uczuciu jest najgorszy, ale i tak warto jest znać tę trylogię. Na literę N trochę oszukuję, ponieważ daję tutaj 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie i daję to ze względu na N, które tu jest, to znaczy mogłabym dać również do M, więc w sumie trochę pasuje. Książka, którą czytałam w zeszłym miesiącu, historia o współczesnej Turcji, o obyczajach, o tym, jak tam bardzo, jak jest duży dysonans między tym, co mają starsi i młodsi w głowach. Historia dla dorosłych, ale jest przepięknie napisana, o przyjaźni w dużej mierze, to jest chyba najważniejsza część tej książki. Jest to też książka, która została nominowana do Nagrody Bookera, więc tym bardziej ją bardzo wam polecam. To bardzo szybko ją przeczytałam i naprawdę nie żałuję. I inna książka na literę N, no to Nieznośna lekkość bytu. Historia, jak się okazuje, bardzo specyficzna, bo niektórzy uwielbiają, inni nienawidzą. Ja uważam, że jest przepięknie napisana i językowo to jest coś wybitnego, tak jak w przypadku na przykład Sylwii Plath, uważam, że Milan Kundera między prostymi zdaniami zawiera jeszcze jakieś takie głębsze dno, więc myślę, że coś, co ja mogę polecić, ale też dla dorosłych i dla trochę osób, które lubią kontemplować nad życiem, bo trochę o tym jest ta książka. Na literę O, Opowieść podręcznej, historia, którą mną bardzo wstrząsnęła, o której bardzo często myślę, po prostu przeczytajcie. Inną książką na literę O są Okruchy dnia, czyli książka Kazuo Ishiguro, autora, który został nagrodzony literacką, tak,
laureatem Nagrody Nobla 2017. Także tym bardziej warto znać. Ja czytałam póki co tylko jedną jego książkę, Okruchy dnia właśnie, czyli historię, która opowiada o tym, jak bardzo praca wpływa na życie człowieka, bo pan Stevens jest kamerdynerem oddany do, wiecie, do ostatniego swojego włoska, ten ostatni jego włosek, który by po nim został, on też pracowałby. Piękna historia, ja bardzo wam ją polecam. Na literę P pewnie coś, czego się domyślacie, czyli Przeminął z wiatrem, historia Scarlett O'Hary i jej podbojów życiowych, tak naprawdę historia 12 lat jej życia. Akcja rozgrywa się w trakcie wojny secesyjnej w Ameryce. Logiczne. Książka, która podbiła moje serce, bardzo, bardzo mi się podobała. No, jedna z moich ulubionych historii klasycznych. Napisana bardzo prostym i przyjemnym językiem, więc nie zrażajcie się tą objętością, bo faktycznie ta książka jest bardzo gruba. Ale jak ją przeczytacie, to będziecie mogli powiedzieć, że przeczytaliście wszystkie książki Margaret Mitchell, więc to może być plus. Na literę P mam również Portret Doriana Graya, czyli historię klasyczną napisaną przez Oscara Wilda, którą będę chciała jeszcze raz czytać, bo za pierwszym razem uważam, że nie przeczytałam jej tak uważnie, jak powinnam była, mimo że już wtedy bardzo, bardzo mi się podobała i naprawdę świetnie ją wspominam, to chciałabym po prostu jeszcze raz ją poznać. Jest to historia, która mówi o Dorianie Grayu, który dostaje od swojego przyjaciela obraz i ten obraz nie jest zwykłym obrazem. Na literę R znalazłam tylko wybrałam jedną książkę, czyli Rille ze Złotego Brzegu. Książka, która opowiada historię jednego z dzieci Ani, właśnie Rilli, która jest takim najbardziej wyjątkowym dzieckiem Ani, całkiem innym niż cała reszta. Historia, akcja powieści rozgrywa się w trakcie wojny, więc tym bardziej ma ona taki bardzo ciekawą akcję, taką trochę na drugim planie. Piękna historia o Rilli, która nie jest w ogóle, nie wie, co będzie robiła w życiu jako jedyna właśnie z dzieci Ani. Całkiem inna, ale bardzo przyjemna, bardzo słodko-gorzka. Na literę S to Szczygieł, czyli pierwsza książka Donny Tartt, którą miałam okazję przeczytać. Wcale ich tak dużo Donna Tartt nie przeczytała, nie napisała, bo napisała tylko 3, ale Szczygła przeczytałam jako pierwszego i najlepiej jego właśnie wspominam. Mimo że jest to dosyć gruba książka i miałam moment, kiedy przerwałam czytanie, bo byłam trochę przytłoczona tym, ale mimo że minął już rok od przeczytania tej książki, to dalej jestem wzruszona, gdy myślę o pewnych scenach z jej fabuły. Jest to historia chłopca, który pewnego dnia traci mamę, a jego życie obraca się o 180 stopni i ma to do czynienia z obrazem, właśnie ze Szczygłem. Druga książka na literę S to Szklany Kloszt Sylwii Plath. Historia Ester, która trochę... Historia życia Ester. Nie mówię tutaj nic więcej. Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek słyszał o tej książce i jest bardzo wrażliwy na takie historie, no to Szklany Kloszt jest pozycją niemal obowiązkową. Bardzo poruszająca historia. Zresztą Sylwia Plath, tak jak już wcześniej wspominałam, ona ma to do siebie, że między zdaniami jest jeszcze więcej zdań. Jest drugie dno w każdej scenie. Coś świetnego. Coś, co warto znać. Na literę T, Tippi i ja, historia bliźniaczek syjamskich, ich życia, tego jak one funkcjonują, co lubią, jak inni ludzie robią, czego nie lubią, czego chciałyby w życiu i tak dalej, i tak dalej. Przepiękna historia, jest to literatura dla dzieci, napisana w formie wiersza. Myślę, że to jest książka, którą będę polecała praktycznie w większości filmów, bo niezwykle mnie poruszyła. Jest przepięknie napisana i mówi o rzeczach, o których się nie mówi po prostu w literaturze. Jeszcze się nie spotkałam z taką tematyką, a nie ukrywam, że też nauczyła mnie ona kilku rzeczy. I drugą książką na literę T jest coś trochę nieoczywistego, czyli Trzech Panów w Wódce, nie licząc psa. Książka, która jest, tak jak już mówiłam chyba na którymś filmie, takim typowym popisem humoru brytyjskiego, angielskiego, który ja po prostu uwielbiam. Ja wybawiłam się niezwykle... Wiem, że ta książka nie ma wielu zwolenników i wiele osób mówi, że jest po prostu dziwna i że nie bawili się wcale dobrze na niej. Ja jestem tym wyjątkiem, który naprawdę śmiał się i bawił się niesamowicie. Jest to historia po prostu Trzech Panów w Wódce, nie licząc psa. Książka, no tak jak mówię, bardzo specyficzna, nie dla każdego, tak naprawdę mam wrażenie, że dla mniejszości, ale jest niezwykle aktualna. Więc jeżeli ktoś z was czytał, to dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie, że naprawdę niektóre z przemyśleń, które tutaj były zawarte, są, no naprawdę bardzo dobre odbicie znajdują w rzeczywistości teraźniejszej. Teraźniejszości po prostu. Na literę W wierzyliśmy jak nikt, czyli historia, której fabuła owija się wokół tematu choroby, jaką jest AIDS, wirusa HIV,
przepiękna, bardzo wzruszająca, o ludziach, o przyjaźni, o przywiązaniu, o relacji matka-córka. Ma wszystko po prostu, czego ja szukam w takiej literaturze pięknej. Inną książką na literę W będzie w ogóle Wiedźmin cały. Tutaj akurat trzymam ostatnie życzenie. Literatura fantastyczna polska, która jest znana na całym świecie, z czego jestem bardzo, bardzo dumna, zasłużyła sobie na swoją popularność. Mimo, że no, ta popularność trochę po wielu latach po prostu doszła do takiego szerszego grona. Ostatnia książka na literę W, no to Wojna Makowa. Książka, która nie zawiodła mnie. Miałam do niej bardzo wysokie oczekiwania, bardzo, tak samo mam do Republiki Smoka i pierwszy raz sobie pozwalam na takie coś właśnie w przypadku historii fantastycznych, ale no myślę, że nie zawiodę się. Wojna Makowa była naprawdę dobra, mimo że miała swoje minusy, zobaczymy jak będzie w przypadku Republiki Smoka. Jest to historia Rin, czyli młodej dziewczyny, która chce się wyrwać ze swojego środowiska i trafia do szkoły dla... szkoły takiej wojskowej. I chyba pominęłam U wcześniej, więc teraz szybko przychodzę i mówię. Na literę U wybrałam Uwolnioną, czyli Jak wykształcenie odmieniło moje życie. Historia, trochę taka autobiografia napisana przez Tarę Westover, która wychowywała się w rodzinie mormonów, w której życie było całkiem inne niż to, które ona poznała idąc na studia. Wydaje mi się, że Tara w ogóle ma tytuł doktora. Tak, jak się okazuje, Tara ma tytuł doktora. W 2014 otrzymała stopień doktora w dziedzinie historii. Jest to również reportaż, ale napisane bardzo przyjemnie. Dla mnie duże znaczenie ma to, jak napisany jest reportaż, czy są to takie suche fakty, czy też nie. Świetne, jeżeli ktoś jeszcze z Was nie czytał, to bardzo Wam ją polecam. I doszliśmy do ostatniej literki alfabetu, czyli do Z. Pierwsza z tych książek, tutaj dwóch, które wybrałam, to Zakon Drzewa Pomarańczy, o którym też mówiłam bardzo dużo na kanale. Historia fantastyczna, która miała być początkowo o pojedynczym tomem, ale doczekam się kontynuacji, która nawiązuje do samego zakonu. Jeszcze nie do końca wiem, jak to będzie, bo chyba jeszcze nie został w ogóle rozpoczęty ten drugi tom, a może już został. Nie jestem pewna, tak czy inaczej, bardzo na niego czekam. Samantha Shannon jest jedną z moich ulubionych autorek historii fantastycznych, więc tym bardziej nie mogę się doczekać. A Zakon Drzewa Pomarańczy, no to taka historia o smokach, o krainach, o... no, świetna. Po prostu. I ostatnia książka to Złodziej Dusz Anety Jadowskiej, czyli w ogóle Heksalogia o Dorze Wilk, bo te książki są bardzo przyjemne. Złodziej Dusz jest z pewnością najlepszy z tych wszystkich, tak jak już też wcześniej używałam tego słowa. Taki trochę dla mnie comfort read, więc tym bardziej ja jak najbardziej polecam. W komentarzu napiszcie mi, jaką książkę polecacie na pierwszą literę swojego imienia. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!